Cześć wszystkim, jestem Maja, witam Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o dość kontrowersyjnych książkach. Mianowicie mam tutaj serię Czarny Mak od Rachel E. Carter. Za te książki bardzo serdecznie dziękuję wydawnictwu Uroboros. Z pierwszym tomem miałam do czynienia już jakiś czas temu, czytając go jeszcze w formacie e-booka, ponieważ jeżeli jesteście na bieżąco z amerykańskim booktubem, amerykańskim rynkiem wydawniczym, to możecie się orientować, że o tej książce było dość głośno i ogólnie zbiera ona, jak i pozostałe tomy serii, naprawdę bardzo dobre recenzje, dlatego postanowiłam, że ją przeczytam. No i kiedy się okazało, że ta książka wychodzi w Polsce i że premierę tomu pierwszego oraz drugiego dzieli naprawdę niewielki czas, to postanowiłam, że po te książki sięgnę. No i mam tutaj egzemplarz finalny pierwszego roku, czyli pierwszego tomu, oraz Adeptki, czyli tomu drugiego. To jest egzemplarz akurat recenzencki, który otrzymałam od wydawnictwa Uroboros jeszcze przed premierą tej książki, która miała miejsce 30 stycznia, za co gorąco dziękuję. I zanim po te książki sięgnęłam, zrobiłam to, co zazwyczaj robię, czyli zapoznałam się z opiniami innych czytelników na jej temat, jeżeli chodzi o naszą tutaj polską strefę książkową. No i te opinie były bardzo podzielone, bo znam osoby, które kochają tę serię, jak na przykład Kamila, a znam też osoby, które widzą w tych książkach bardzo dużo podobieństw do innych serii fantastycznych, ponieważ to jest fantastyka młodzieżowa i przez to ta książka, ta seria właściwie wydaje im się słaba. Postaram się odnieść do tego wszystkiego, czy jestem bardziej po tej amerykańskiej zakochanej w serii stronie, czy bardziej po tej, powiedzmy, polskiej sceptycznej. Ale najpierw przejdźmy do tego, o czym te książki opowiadają. Więc tom pierwszy, no bo tutaj zaczyna się historia, tutaj mamy wprowadzenie. Wszystko zaczyna się w momencie, w którym Raya oraz jej brat postanawiają udać się do Akademii Magii, gdzie razem ze 120 innymi uczniami będą walczyć o 15 miejsc dla już takich prawowitych uczniów Akademii, którzy później przez 4 lata będą ją kontynuować, aby zdobyć szaty maga. Jeżeli chodzi o te 15 osób, to one dzielą się na poszczególne frakcje. Mamy 3 frakcje i do każdej z nich przyjmujemy po 5 osób, czyli ta 15 dzieli się na 3 piątki. Mamy frakcję bojów, mamy frakcję uzdrowicieli oraz frakcję alchemików, więc mamy takie 3 główne grupy. No i oczywiście, żeby w książce było tak, jak to bywa w książkach młodzieżowych, Raya postanawia, że będzie starała się o miejsce w tej frakcji boju, jej brat natomiast idzie do frakcji uzdrowicieli, taki jest jego plan. No i oczywiście do tej frakcji boju chce się dostać jak najwięcej osób, bo ponad połowa ze wszystkich chętnych, czyli z tych 122. Warto zaznaczyć, że o miejsce w Akademii może ubiegać się każdy. Nie ma tutaj znaczenia, z jakiej kasty społecznej się jest, więc tak naprawdę mamy dość ubogich ludzi, których na przykład reprezentuje Raya oraz jej brat, oraz na przykład członka rodziny królewskiej, który no nie jest tym pierwszym synem, czyli to nie jemu będzie należał się tak docelowo tron, więc postanowił udać się właśnie do Akademii. I właśnie jeżeli chodzi o czas akcji w tym pierwszym tomie, to mieści się on w 10 miesiącach pierwszego roku, czyli w momencie, w którym uczniowie zaczynają szkołę, a kończy się w momencie, w którym już magowie, tacy, wiecie, prawdziwi, ogłaszają, kto trafia do tej 15 najważniejszej. I zanim przejdę do opowiadania Wam, dlaczego ta akademia jest trochę inna, niżeli te, które teraz przychodzą Wam na myśl, oraz o czym jest drugi tom, to chciałabym zaznaczyć, z jakimi książkami to mi się kojarzy. Bo wydaje mi się, że jak właśnie przedstawię Wam te książki, to będzie Wam nieco prościej zorientować się, jaki mamy tutaj klimat. Okej, mamy Akademię Magii, ale już w tym momencie chciałabym, żebyście odrzucili wszelkie skojarzenia z Harrym Potterem, bo poza tym, że w obu przypadkach mamy szkołę magii, to ta magia tutaj jest zupełnie inna, na zupełnie innym poziomie brutalności. W dużo większej mierze, tak szczerze mówiąc, ta książka skojarzyła mi się z The Call. Nie wiem, czy jestem jedyną osobą, która to skojarzenie ma, ale właśnie kiedy zaczęłam czytać tę książkę, to pomyślałam The Call. Pomyślałam też trochę Wybrani, tacy
wybranie przemieszanie z dekol, można by powiedzieć. Kolejną kwestią, którą chciałabym poruszyć, na którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę, jest fakt tego, jak wyglądają polskie okładki do tej serii, ponieważ właśnie te zagraniczne, w których w większości widziałam tę serię, są moim zdaniem osobistym troszkę brzydsze, troszkę dużo bardziej brzydkie niżeli te nasze polskie wydania, więc naprawdę wielki plus dla wydawnictwa Uroboros za dobór tych okładek. Jestem właśnie szczególnie zafascynowana tą ilustracją, jest przepiękna, zresztą ma tutaj sporo zielonego, to jest mój ulubiony kolor. I teraz myślę, że to jest dobry moment, aby opowiedzieć Wam nieco więcej o tej szkole, bo jak już wspomniałam Wam tutaj wcześniej o porównaniu, o skojarzeniu z dekol, a jak wiecie, to jest bardzo brutalna seria, to może czas się tutaj troszkę rozwinąć, bo właśnie, jeżeli chodzi o tę książkę, to, co dzieje się w szkole, to, co te 122 osoby muszą zrobić, żeby przejść na ten drugi rok szkolny. Uczniowie Akademii muszą dosłownie stawać na rzęsach i to jeszcze w takiej, można by rzec, przysłowiowej kałuży krwi, żeby przetrwać kolejne etapy, które tutaj na nich czekają, kolejne lekcje, kolejne zajęcia. Jest naprawdę ciężko pod względem fizycznym. Oni są często doprowadzeni do granic możliwości swojego organizmu, ale też jeżeli chodzi o nacisk psychiczny, to on jest tak ciężki, że ja naprawdę podziwiam wszystkie osoby, które przetrwały tę wielką próbę. I teraz troszkę o kolejnej różnicy, jeżeli chodzi o to oraz Harry'ego Pottera, no bo to jest najsłynniejsza szkoła magii, więc nie dziwię się, że wszyscy porównują te dwie szkoły właśnie ze sobą. Jak wiecie, w Harry Potterze do rzucania zaklęć używało się różdżek, a tutaj jest zgoła inaczej. Tutaj trzeba zaangażować wszystkie swoje zmysły, aby dokonać tego, czego się chce. Tutaj naprawdę trzeba bardzo ćwiczyć. I co ważne, osoby, które idą do akademii, które zgłaszają swój jakby potencjalny udział w akademii, nie są na tym samym poziomie magii. Bo wszystko zależy od tego, ile trenujecie, na ile rozwijacie swoją moc i też ważne jest, aby zaznaczyć, że moc jest nie stała, ale po pewnym czasie może się wyczerpać. Szczególnie jeżeli nie jest ona odpowiednio trenowana i rozwijana. Więc jak widzicie, jest tutaj o wiele trudniej pod tym względem. No i też jako ciekawostkę dodam, że Raya, kiedy udaje się do tej szkoły, jej moc, jej umiejętności walki, a przypominam, że ona chce dostać się do bojów, jest naprawdę na niskim poziomie i dziewczyna musi nadganiać wszystkich swoich rywali, ale jest zdeterminowana do tego stopnia, że naprawdę wkłada w to całą siebie i ta książka po prostu udowadnia, że jeżeli człowiek czegoś chce, jest w stanie dojść do swoich marzeń, tylko musi w to włożyć dużo pracy, dużo ciężkiej pracy. Jeżeli chodzi o szkołę, to chyba w tym momencie skończę, bo ten film mógłby trwać zbyt długo, a chcę Wam jeszcze koniecznie opowiedzieć o tomie drugim, bo to tak naprawdę on jest tutaj najświeższy i to ja go przeczytałam jako ostatni i o nim, no, myślę teraz najwięcej i to po nim czekam najbardziej na kolejny tom i tak dalej, rozumiecie, jak to jest po przeczytaniu tak książki niedawno. Tutaj śledzimy losy osób, które przeszły ten wstępny etap, tę próbę, którą był rok pierwszy, które są na roku drugim. I cała ta książka zawiera 4 lata od momentu właśnie rozpoczęcia tego drugiego roku do zakończenia, do otrzymania szat magów. I tutaj bohaterowie skupiają się na rozwijaniu swoich umiejętności, na tym, aby tę szkołę ukończyć, aby otrzymać właśnie szaty magów. No i w międzyczasie dochodzi do wydarzeń, które nie są zdecydowanie przyjemne, są tutaj wojny, bitwy, ludzie umierają i trzeba walczyć, trzeba zwyczajnie walczyć, mimo że tak naprawdę no to są jeszcze osoby będące w wieku szkolnym. I tak mówię o wieku szkolnym, to tutaj główna bohaterka ma lat 15, no a tutaj kolejne 4 lata już możecie sobie, myślę, dodać. W tym momencie wielu z Was zauważyło, jakiego typu schematy i podobieństwa do innych serii młodzieżowych, fantastycznych, szczególnie występują w tych dwóch książkach. Ja nie będę ukrywała, że ich tutaj nie ma, bo są tutaj różnego typu schematy. Mamy również wątek miłosny,
który jest tutaj tak nakierowywany na osobę, z którą główna bohaterka raz się nienawidzi, a innym razem czuje ten taki dziwny pociąg, dziwną fascynację, jakąś dziwną sympatię do tej osoby. Mamy w tych książkach również ten wątek różnicy klas społecznych, co z tego wynika. Mamy w nich te wszystkie okołoszkolne wątki, czyli dobry, zły nauczyciel, ten, który pomaga, ten, który jest okropny, od którego trzeba trzymać się jak najdalej. Mamy oczywiście w tej szkolnej hierarchii osoby, których nie znosimy, takie po prostu totalnie wredne, okropne. Mamy też różnego typu inne osoby, takie, które mimo, że jest cała ta otoczka rywalizacji, to stają się twoim przyjacielem i ci pomagają. Mamy oczywiście ten wątek bohatera, który przychodzi do szkoły i jest, wiecie, takim małym szaraczkiem, a potem się rozwija i rodzi się z niego piękny Feniks. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. W pewnym momencie nawet zaczyna się tutaj klimat takiego trochę lekkiego trójkąta miłosnego, więc tych schematów tutaj, jeżeli chodzi o fantastykę młodzieżową, jest troszkę. Akcja tutaj pędzi. Przez to, że tak naprawdę mamy bardzo długi czas akcji, to co jakiś czas są takie mniejsze lub większe przeskoki czasowe, to może trochę dezorientować, natomiast akurat mi się to podobało, bo to bardzo przyspieszało akcję. Autorka zamiast opisywania rzeczywistości, takiego ubarwiania jej słowami, to skupia się raczej na pisaniu o tym, co się dzieje, w jaki sposób się dzieje, ewentualnie w jakich okolicznościach, jak coś tam wygląda, ale jednak wszystko tutaj skupia się na akcji, więc tę książkę czyta się bardzo szybko i nie ma raczej możliwości, aby się przy niej nudzić z tego względu, że no cały czas coś się dzieje i to samo jest w drugim tomie. W drugim tomie mam wrażenie, że jeszcze bardziej. Wiadomo, są to mniejsze lub większe rzeczy, ale rzeczy zakrawające bardzo często o brutalność, ale o tym już wspominałam. Dodatkowo bardzo podoba mi się fakt, że w tym pierwszym tomie mamy całą masę bohaterów i stopniowo oni się wykruszają, aby wyklarować tych najważniejszych. No i tutaj jest ta ilość mniejsza, ona też stopniowo się tutaj klaruje. I szczerze mówiąc, mimo że w tych książkach mamy swego rodzaju powtarzalności ze świata fantastyki młodzieżowej, to one są przerobione w na tyle inteligentny sposób, a warto zaznaczyć, że to jest w ogóle debiut literacki autorki, więc i tak brawo, że są tłumaczone na inne języki. Autorka podaje nam te poniekąd znane schematy w na tyle właśnie inteligentny sposób, że one aż tak nie denerwują. Okej, one rzucają się w oczy, że są, ale nie są kropka w kropkę, tak jak to bywa w innych książkach. Dlatego też ja, szczerze mówiąc, nie odczuwałam jakiejś takiej niechęci wobec tych książek. Zresztą, kiedy sięgam po fantastykę młodzieżową, to sięgam po nią z określonych powodów. Jasne, lubię, kiedy książki mnie zaskakują, ale też oczekuję od nich pewnego klimatu i pewnych ram, pewnych typów wydarzeń, bo no trochę czytelniczo do tego przywykłam, ale też czasami mam ochotę właśnie na takie książki, na takie typowo młodzieżowe książki, które właśnie mają te schematy przemieszane w jakiś może trochę niekonwencjonalny sposób, ale wciąż coś tutaj jest z tego, co znam, bo właśnie tego szukam, biorąc te książki, więc czy ja będę narzekała, że to tu jest? Nie. Na pewno nie jest to moja ulubiona seria i choć bardzo mi się te książki podobały i zdecydowanie będę kontynuowała Czarnego Maga, no to nie kocham go. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Czytanie tych książek uważam za znakomitą rozrywkę, jeżeli szukacie szczególnie czegoś, co ma dużo akcji i czegoś takiego w szkolnych klimatach, bo ja już, wiecie, do szkoły nie uczęszczam, więc fajnie tak sobie było przypomnieć, jak to jest być uczniem, mimo że do szkoły takie jak jest tutaj, to nigdy nie chciałabym trafić. To jest jedna z tych serii, która ma w sobie elementy pomagające czytelnikowi się wciągnąć, pomagające wgryźć się w taki, powiedzmy, książkowy fandom. Ma takie elementy, którym można kibicować, ma takie elementy, na które można się wkurzać, ale tak pozytywnie. I wydaje mi się, że na tym chyba zakończę już ten filmik, bo powiedziałam, co chciałam. Chyba wiecie, po której stronie fanów tej książki jestem trochę bardziej. Bardzo, ale to bardzo w tym momencie podziękuję już wam za oglądanie. I będę również wdzięczna, jeżeli napiszecie mi, czy czytaliście tę serię, czy macie zamiar po nią sięgnąć. Która fantastyka młodzieżowa jest waszą ulubioną? A jeżeli macie na przykład jeden taki najbardziej znienawidzony schemat właśnie z książek tego typu, to też się nim ze mną podzielcie. Może nie lubimy tych samych rzeczy, jestem bardzo ciekawa. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, mam nadzieję, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami książkowymi, to subskrybujcie, będę wdzięczna za łapkę w górę, no i to by było na tyle. Pa, pa!